Otwarcie poszukiwań, zerknijcie co ja tu mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć monet PRL-owskich, 10 groszy nasze współczesne, jakiś tam drucik, no i ciekawy, bardzo fajny guziczek z gwiazdką. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Ewelinka znalazła troszkę moniaków, a mi wyskoczyło z ziemi 10 zł i taki oto guziczek. Dzisiaj kontynuujemy poszukiwania na starym polu namiotowym, które tutaj funkcjonowało ponad 20 lat. Zostańcie z nami do końca, na pewno będzie ciekawie. Serce mocniej zaczęło bić. Ewelinka zawsze ma rację i tym razem to się potwierdziło. Mówiła, że będzie ciekawie i zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczcie co znalazłem. Medal, prawdopodobnie srebrny. Ja go lekko przeczyściłem. Nie chcę go trzeć tutaj na miejscu, gdzie prowadzę poszukiwania z Ewelinką. Z drugiej strony inaczej. Z tej strony widać chyba postać papieża, a z drugiej strony Matkę Boską z dzieciątkiem. Rozwaliło to już system. Muszę Wam powiedzieć, że ten medalik Krzysia to naprawdę niezły strzał. Zazdroszczę mu. Emocje niesamowite. Muszę trochę odsapnąć, bo robi to niesamowite wrażenie. Na końcu filmu postaram się pokazać Wam oczyszczony ten medalik, także zostańcie z nami. My szukamy dalej. Mam nadzieję, że wyjdzie coś jeszcze bardziej ciekawego. Ukopałam się nieziemsko, dołek zrobiłam jeszcze pełno korzeni w środku. I takie oto coś. Chyba jeszcze nawet ryba tu jest. Oj, co? A jo, osuszone ryby, co? Serio? Ale jaja. Jaja jak nic, zobaczcie, wysuszone ryby. Aż zaśmierdziało. O weź. Ruszyłaś ten smród. Pomimo to, że mam katar, to ten smród od tych sardynek jeszcze czuję. Chyba pójdę rękawiczki zmienię, bo dotykałam to rękawicami. Jest moneta. I jest kolejna moneta. Głęboko była, co? Głęboko. Baziko. Może i ja nie, bo ja nie widzę tego. Taką samą mam też. Na pewno orzełek jest nasz. 2 złote. Ja, dwójka jest. Zerknij. Widzisz coś tam? 20 groszy albo 50 groszy. No co ty? 20 nie. 2 złote dziobasku. Widać? Baziko widać. No. Niespełna 2 godziny poszukiwania za nami, ogólnie kilkanaście monet, guzik, jeden, drugi, no i oczywiście ten medal. A teraz czas na kawę i trzeba zjeść jakieś papu. Dzisiaj kucharzem jest mój ukochany. Co tam dobrego pichcisz? Surowa, biała kiełbasa premium. Już tak zgłodniliśmy, że ja już mam wyobrażenie jak ona smakuje, a pachnie nawet przez folię. Także do tego musztardka stołowa. No i oczywiście chleb. Także dzisiaj ja pichcę. To się nazywa, jak się nazywa? Kuchnia plenerowa. Najlepsza. Także mówię Wam, O, po prostu... bo mi w brzuszku burczy. Jak ktoś jest wielbicielem białej kiełbasy, to polecam. Tak jak my. Niesamowity zapach, dużo czosnku ma. Także zagrzeję wodę i wrzucamy to do tego oto garnuszka. Pojedzone, to i od razu efekty są. Ja mam łyżkę, jest pole namiotowe, było papu, to i musi być łyżka. A tam Ewelinka coś wyhaczyła. Coś jest. Jakiś ludzik. Ludzik, to jest albo medalik. Poczekaj, była jakaś przypinka tu z tyłu. Albo. Tada! Tada! Także gratuluję, ale nie wiem, prawdę mówiąc, co to za przypinka. Coś tam jest jakiś skrót. Ale... No właśnie widzę. OSO. OSO. Nie wiem. Ty jesteś moim znawcą. Ba, jak ja jeszcze nie wiem, co to jest. Może nasi widzowie będą wiedzieli. Pokaż jeszcze raz. Może będą wiedzieli. Z napisem OSO. Gratuluję. Na szczęście. Co? Tam gdzie obrzuciłeś. Ja wiem. Spadło coś to. No kurza. Jakie emocje. Daj, pokaż. Nie, to nie jest to. I tak mocno machasz, że zwalasz. Jest, guść. Ale emocje były. Emocje były. Jednak kawa i jedzonko rozjaśniły nasze słuchy. Dosyć głęboko było, więc kopałam, bo ja lubię kopać te chińskie moje dołki. Prawda? Wykopane. Moja prawa ręka. Pokaż mi, gdzie to jest. Jakoś tym moim precyzyjniej mogłam namierzyć. Gdzieś tutaj. Jest. Jest moneta. Falsie, co to? Pomału, pomału. 2 ziko. Najczęściej spotykana i wykopywana tutaj moneta. Ale jak głęboko była, co? No. Jak sami widzicie, ta góra harcerska ma niesamowity potencjał. Wychodzi tutaj głównie dużo monet, pojedyncza biżuteria i jakieś wpinki. Natomiast dla nas to też jest taki poligon doświadczalny. Jest nas tutaj 3 i chodzimy z XPD-8 i z Golden Maskiem 7. wymieniamy między sobą te wykrywacze, żeby nabierać doświadczenia na różnych wykrywaczach, w różnych sytuacjach. A tutaj z racji tego, że występuje bardzo dużo monet i sygnałów, możemy wyuczyć się dźwięków i pewnych ustawień. Nie mogę całe życie znajdować monet, prawda? No nie. I gwoździe się też trafiają. Zmieniłaś wykrywacz i... No chcę z nim trochę pochodzić, bo chociaż ja i tak uważam, że mój wykrywacz jest najlepszy. Nie zamieniłabym go na innego, ale pochodzimy trochę z Golden Maskiem. Zawsze to doświadczenie możemy wykorzystać w innych miejscach, w innych sytuacjach. Mamy już w głowie jakby zakodowane możliwości danych detektorów, no i znajdując się nawet w ekstremalnie trudnych warunkach, potrafimy sobie poradzić z ustawieniami wykrywacza. Jak efekty poszukiwań? Jest, coś tam jest. Jakaś moneta, jakieś tam, jakieś śledzie, jakieś druciki miedziane. Coś tam się zawsze wygrzebie. To co zostawili harcerze. Tak. Ewelinka idzie z niby czymś ciekawym. Niby, no niby. Bo jest duże. A, bo jest duże? Tak. To jest duże, bo to jest duża moneta i to jest co? Nie wiem. Ty mi powiedz, mój znawco. Twój znawco, nie wiem jeszcze, przecieram. Sami widzicie, że to nie takie proste. O, Marceli Nowotko. Marceli Nowotko. Wiesz co to jest? Powiesz mi. 20 zł. O, widzisz. No co, ciekawe. Wychodziły same dwójki, piątki, tak, dziesiątki, no, a ty masz 20. Dlatego przyleciałam, bo mówię, może coś, wiesz. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Nie oczyszczałam, mówię, mi tutaj powiesz. No. Harcerska góra obfituje monety perelowskie. Zobaczcie, przeszła troszkę ta moneta i pokazuje nam rocznik 76. Piękny stan zachowania. Jeszcze takiej nie znalazłam. To jest moje pierwsze. Moje pierwsze tym bardziej gratuluję. Moje pierwsze 20 zł. Ewelinki monety z okresu PRL-u są dużym zaskoczeniem. Natomiast ja osobiście tymi monetami w latach 80. płaciłem za lody. A tymczasem wśród śmieci ujawniła się taka szczotka, która mnie zainteresowała. Szczotka do czyszczenia zębów, na której jeszcze widnieje cena. Zobaczcie, szczotka z okresu PRL-u i kosztowała 8,50 zł. Spójrzcie, jakie klimatyczne miejsce. Przewróciły się dwa drzewa, a od nogi odstają, tworząc taki swoisty, pustynny las drzew. Chwal się, chwal. Tu jest oto ta moneta, którą znalazłem. Zobaczcie. Zaraz ją przeczyścimy i pokażę wam, co to jest na szybkiego. Łe! 50 groszy, zobaczcie. 50 groszy. A przejmę kamerę od Ewelinki i pokażę, co ona znalazła. A ja znalazłam śledzik na raz. Czekaj, i jeszcze mam tu coś. Moja prawa ręka mi padła. Musiałam ją odłożyć. Propointer. No. Czekaj, chwila cierpliwości. I jest. O, pani. Ale ty wiesz, co to jest? Nie. No, klamerka jakaś od paska. To jest harcerska ZHP. Tak? No, harcerze takie. Mówiłam, że ciekawa? Mówiłam. Nawet bardzo ciekawa. No. Spójrzcie, pamiętacie te klamry? Chyba do dzisiaj podobne harcerze noszą. O ile się nie mylę, ale wydaje mi się, że to jest klamra od pasa harcerskiego. Widzisz? Ewelinka znalazła śledzika na raz, a ja znalazłem leszcza dla całej rodziny. Taka oto mikrowpineczka z ziemi wyskoczyła z wizerunkiem prawdopodobnie leszcza. Czyli jest śledzik, jest leszczyk i jest żarcie dla całej rodziny. Muszę wam powiedzieć, że ręce mi się zaczęły mocno trząść. Muszę wam powiedzieć, że jak zobaczyłem to co za chwilę wam pokażę. Z automatu serce zaczęło mi szybciej bić. Nie, musicie to zobaczyć, wtedy zrozumiecie co ja chciałem wam przekazać, bo aż mi się głos łamie z emocji. Zobaczcie. W pierwszej chwili myślałem, że to jest złoto, złote serduszko z kamyczkiem. Natomiast kiedy próbowałem się uspokoić, zacząłem przecierać tą oto zawieszkę. No i okazało się, że widać pod spodem srebrzenie, czyli jest to jakaś emalia albo wyrób nie złoty, tylko złotopodobny. Spójrzcie z bliska, jak to wygląda. Pięknie. Tutaj jest szpila i to oczko. Było blisko, ale jeszcze nie tym razem. Na koniec poszukiwań dostałem takiego kopa, że jednak tutaj wrócimy po raz kolejny. Wpadłem na taki pomysł, aby podejść do Ewelinki i pokazać jej tą broszkę. Zobaczymy jej reakcję. Co ty masz? No właśnie trudno mi powiedzieć, ale tak... Gdzieś spadło. Dobra, jest. Dobrze widzę, że to fenik? Jakiś, nie, to jakiś coś innego, bo cienka blaszka. No. To może być coś ciekawego, a tu? Złotówka. Złotówka. I taka dziwna łuska. A teraz ja ci pokażę, co ja znalazłem. Nie. Co? Ty to masz naprawdę szczęście. Mówiłem ci, że będzie tu biżuteria. To jest złote? Nie wiem, oceń sama. Nie wiem. Co? Ja cię kręcę, ale jak ładnie zachowane i jeszcze nawet zapinka jest. Zapinką. Raczej nie jest złote. Zobacz, czy tam widać jakieś sygnatury bicia, bo ja nie widzę. Jak... Ale żebyś widziała moją reakcję, to wyszło z ziemi. Wierzę. Myślałem, że wiesz. Słuchaj, się. No na pewno nie jest to, tak mi się wydaje, że to nie jest jakaś tandeta, bo przecież jakby leżał w ziemi, to trochę by było... Nie, ale zobacz, tutaj ma takie przetarcia, te złocenia, ta farba, czy to cokolwiek. No to może być ten, srebro na przykład pozłacane, bo jest takie... No, nie ma sygnatur i to jest tyle bić jakiś, nie? Może to jest, tylko ty nie widzisz. Ja zobaczę. Byś musiała widzieć moją reakcję też. Ręce mi się zaczęły trzęść jak dziecko. No piękne to jest, naprawdę. Trzeba poczyścić i zobaczyć. I to, patrz, praktycznie na końcu dnia, gdzie już wracamy w stronę domu. Ale piękne, naprawdę. Pokaż jeszcze do kamery naszym widzom. Zobaczcie, jaka to jest duża ozdoba. Tak sobie myślę, jakbym była w tamtych czasach i miała tyle monet, to już na pewno mogłabym czuć się ustawiona. Mam ich trochę. A tak żarty żartami, zaczyna mi się nudzić te same perele kopać. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Najważniejsze, że coś tutaj jest. No już po poszukiwaniach dotarliśmy do domku. Obiecałem wam, że pochwalę wam się medalem. Zobaczcie, wygląda on w taki sposób po oczyszczeniu. Niestety nie jest srebrny, wykonany jest z jakiegoś szajs metalu, tak to nazwę, chyba oksydowany. Wygląda jak srebrny, ale nie jest srebrnym medalikiem. No i tyle mojego szczęścia, radości. Ta ozdóbka, ta broszka niestety nie jest złota. Kończymy na dzisiaj. Na koniec wspomnę wam, że dzisiaj Ewelinka ma urodziny, także my uciekamy świętować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.